Weź baterię i upuść je na blat. Przestaniesz wyrzucać i marnować wiele baterii. Dzięki temu prostemu testowi określisz, które baterie nadal działają, a które są rozładowane. Zamiast używać testera baterii, możesz szybko sprawdzić dowolne baterie sam, domowym sposobem. Weź baterie, które chcesz porównać i stań przy stole lub blacie. Przytrzymaj każdą baterię około 20 cm nad powierzchnią blatu jak ja i upuść ją. Pusta bateria odbije się, a następnie przewróci. Ze względu na zmiany w jej składzie chemicznym jest mniej gęsta i niestabilna. Druga, naładowana bateria nie odbije się zbytnio. Spadnie na stół bez odbijania się, a nawet spadnie i pozostanie w pozycji pionowej. Dzieje się tak, ponieważ naładowana bateria ma gęstszą i bardziej stabilną strukturę wewnętrzną. Obserwując, jak zachowują się baterie po upuszczeniu, można łatwo określić, które z nich nadal nadają się do użytku. Każdy z nas powinien to zobaczyć. To stanie się z organizmem dziecka, gdyby maluch zjadł baterię. Ten eksperyment pokazuje okropną prawdę. Wykonałam go specjalnie, żebyś mógł zobaczyć to na własne oczy. Położyłam standardową baterię na plaster szynki baterię, która zazwyczaj jest w zabawkach czy pilotach od telewizora. Gdy bateria w kształcie monety utknie w gardle dziecka, jej kontakt ze śliną wywoła reakcję chemiczną, która może poważnie uszkodzić przełyk w ciągu zaledwie dwóch godzin. Dlatego kluczowa jest szybkość reakcji. Widać to również na materiale z eksperymentu. Po 30 minutach kontaktu z baterią uszkodzenia nie są znaczne, natomiast po godzinie widać, że stają się większe. Po dwóch godzinach różnica jest już znacząca, a po czterech godzinach uszkodzenia wyglądają bardzo poważnie. Jak widać z eksperymentu, najważniejszy jest czas. A pamiętajmy, że to tylko szynka. W organizmie ludzkim środowisko niestety jest o wiele bardziej sprzyjające. Jeśli doszło do tego, że twoje dziecko wsadziło mały krążek do ust i go połknęło, konieczne jest natychmiastowe udanie się z dzieckiem do szpitala. Najważniejsze, gdy dojdzie do takiej sytuacji, jest szybkie reagowanie. Niech ten filmik będzie przestrogą. Pamiętaj, by zawsze trzymać baterie, zwłaszcza te guzikowe, z dala od zasięgu dzieci. Weź baterię, a nóż będzie ostry jak nigdy. Stępiony nóż kuchenny na ostrzy, zwykła bateria. Kiedy nóż już nie tnie tak dobrze, jego używanie to męczarnia. Zgniata pomidory zamiast je ciąć. Cięcie innych rzeczy przychodzi z trudem. Test z kartką papieru pokazuje, że nóż co prawda tnie, ale ledwo ledwo. Nasze babcie ostrzyły nóże kubkiem. Moja babcia też miała do tego swój ulubiony kubek. Odwracała kubek do góry dnem. Na spodzie kubka była szorstka krawędź bez połysku. Na kubku ostrzy się noże pod odpowiednim kątem. Trzeba o tym pamiętać. Możesz naostrzyć tak nóż z obu stron, ale nawet po takim ostrzeniu nóż nie jest jak brzytwa. Dlatego potrzebujesz baterii. Najpierw jednak weź pastę do zębów, obojętnie jaką. Nałóż ją za pomocą patyczka przy krawędzi ostrza. Nie rób tego palcami, żeby się nie skaleczyć. Pastę nałóż też z drugiej strony. Teraz weź baterię, zdejmij z niej folię, znajdź miejsce, gdzie jest jej krawędź, i tam zacznij ją ściągać. Chwyć baterię i zacznij nią przejeżdżać wzdłuż ostrza pod delikatnym kątem, od czubka noża do rękojeści. Zrób to wiele razy. Odwróć nóż i użyj baterii też z drugiej strony. Tak naostrzony nóż w końcu będzie idealny. Możesz w ten sposób naostrzyć wszystkie swoje noże. Bez problemu utnie nawet miękkie pomidorki. Kartkę też przetnie bez problemu. Ten trik sprawi, że żywność zawsze będzie świeża. Nie dostanie się do niej wilgoć. Tak przechowywane jedzenie będzie świeże przez długi czas. Jeśli zaczniesz zamykać chipsy czy inne jedzenie w ten sposób, to bez problemu będziesz mógł je ponownie zjeść czy wykorzystać. Pokażę ci, jak to zrobić na przykładzie paczki chipsów. Weź nóż, musi to być duży nóż. Połóż go na otwartej paczce w miejscu jej zamykania. Po czym zwiń końcówkę paczki, tak jak robię to ja na filmie. Następnie weź zapalniczkę lub zapalacz. Następnie delikatnie opal opakowanie, które jest na górnej części noża. Wyciągnij nóż z paczki, nie będzie ci on już potrzebny. Odczekaj kilka minut, aż opakowanie ostygnie. Jak widzisz, paczka jest szczelnie zamknięta, nic się z niej nie wysypie, ale co ważniejsze, nie dostanie się do niej wilgoć. Dzięki temu trikowi nasze jedzenie będzie długo świeże. Genialny trik, który ułatwi ci krojenie warzyw. Masz już dość tego, że plasterki warzyw przyklejają się do noża? Mam dla ciebie prosty sposób, który rozwiąże ten problem raz na zawsze. Pokażę ci, jak to zrobić w kilka sekund. Na pewno zdarzyło ci się kroić ogórka i zauważyć, że plasterki uporczywie przylegają do noża, następnie przy krojeniu kolejnych plasterków odpadają, rozrzucając się po całej desce. To może być frustrujące, prawda? Wystarczy jednak prosty trik, aby temu zapobiec. Przygotuj nóż, wykałaczkę i trochę taśmy klejącej. Obetnij kawałek taśmy klejącej mniej więcej na długość wykałaczki. Następnie przyklej do niej wykałaczkę i przyłóż równolegle do ostrza. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu plasterki będą od razu odklejać się na deskę, a nie przyklejać się do noża. Spójrz teraz, plasterki spadają od razu na deskę obok siebie bez żadnego problemu. To niesamowicie prosty, a zarazem skuteczny trik. Od kiedy o nim się dowiedziałam, korzystam z niego na co dzień. Przyklejenie wykałaczki zajmuje chwilę, a przynajmniej nie muszę już się denerwować. Umieść klamerki na nożu, a już nigdy nie będziesz mieć tego problemu. Kiedy zdradzę ci, do czego to służy, będziesz zaskoczony. Mam ten nóż kuchenny już kilka lat. Z biegiem czasu nie tnie tak jak kiedyś. Nawet jeśli użyje siły, ma problem, żeby przeciąć pomidora. Nie musisz kupować kolejnego noża ani specjalnego ostrza. Zabierz klamerkę i papier ścierny. Ja używam papieru ściernego o grubości 150, odmierz na papierze długość klamerki, obetnij papier w tym miejscu co ja. Teraz przetnij go na pół. Zabierz mocny klej i przyklej papier do dwóch części klamerki. Podobnie jak na filmie, przytrzymaj przez kilka sekund. Wszystko musi się dobrze skleić. Właśnie zrobiliśmy wspaniałą ostrzałkę do noży. Teraz zabierz nóż. I umieść go na środku papieru ściernego. Przeciągaj w ten sposób kilka razy. Nasz nóż jest już naostrzony. Do sprawdzenia zróbmy test. Zabrałam tego samego pomidora co wcześniej. Nóż poradził sobie z nim bez żadnego problemu. Nie używałam siły i nacisku, a pięknie tnie. Podziel się tym trikiem z przyjaciółmi. Na pewno im się spodoba. Użyj nożyka do tapet, a nożyczki będziesz miał ostre jak nigdy. Już nie musisz się denerwować, że nożyczki nie chcą ciąć i są tępe. Jeśli nie chcą już ciąć nawet papieru, nie musisz ich wyrzucać. Zobacz, te nożyczki nie tną nawet woreczków foliowych. Na szczęście w prosty sposób możesz je naostrzyć. Najpierw do ostrzenia nożyczek przygotuj pastę do zębów. Nałóż odrobinę pasty do zębów na nożyczki. Nałóż ją na stronę, która wymaga naostrzenia. Spójrz, jak to robię. Następnie weź nożyk do tapet. Będziemy ostrzyć tę stronę nożyczek. Tępą krawędzią nożyka przeciągnij po ostrzu nożyczek. Przesuwaj nożykiem tam i z powrotem wiele razy. Tak naostrzysz nożyczki. Potem tylko wystarczy wytrzeć ostrze z resztek pasty i to wszystko. Teraz możesz sprawdzić efekt. Nożyczki tną wszystko, jakby były nowe. Tak możesz naostrzyć każde nożyczki, które masz w domu. Wystarczy do tego jeden mały nożyk do tapet.